Witamy bardzo serdecznie, jesteśmy właśnie na Shepherd's Bush i przeprowadzimy kolejną rozmowę z Magdą Kubaczką tym razem, która również udziela się dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Magdo, na czym będzie polegał Twój wolontariat? Okej, jestem zaangażowana w dwie ekipy w tym roku. Ekipa medyczna i ekipa taneczna. Tanecznie zajmuję się zumbą od już roku, a medycznie jestem pielęgniarką, także jest to jakby połączone z moją pracą i ja już jestem związana z innymi charity, także mniej więcej wiem, na czym to polega i sprawia mi ogromną w ogóle frajdę pomaganie ludziom. Czyli twoja praca jest powiązana z tym, co będziesz robić na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy? Dokładnie. Jako pielęgniarka pracuję w sumie już 13 lat, także mam masę experience. Pracowałam z dziećmi, pracowałam z dorosłymi, a teraz zaangażowałam się właśnie też w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. I pracuję w wolnym czasie, jestem związana z charity tutaj angielskim, który się nazywa Facing the World i jest to niesamowita organizacja, tak samo jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Dlaczego nie robić tego, co się po prostu lubi? Ja to robię. Magdo, czy mogłabyś nam jeszcze zdradzić, czym zajmujesz się na co dzień i czy posiadasz jakieś dodatkowe zajęcia, jak na przykład spełniasz się w swojej pasji, czy masz również jakieś hobby? No właśnie jedna z moich pasji tutaj jest, ale to jest używka, także wstaję rano, kawa. A moja największa pasja w życiu to jest taniec. Odkryłam to w sumie dosyć późno, ale nigdy nie jest za późno. Absolutnie. Jakieś dwa lata temu po prostu zjawiłam się w studiu tanecznym. To tak było przypadkowo. Miałam 20 minut lekcji prywatnej z nauczycielem. Przeszłam te wszystkie tańce, między innymi towarzyskie i po prostu stwierdziłam, że to jest to. Zaczęłam chodzić na te tańce, potem pojawiła się po prostu zumba. Magda Kubaczka, kolejny przykład na to właśnie, w jaki sposób można połączyć pasję i pomagać innym, jednocześnie rozwijać się. Coś niesamowitego. Magdo, dziękujemy bardzo Tobie za rozmowę. Przyjemność po mojej stronie i chciałabym tylko zaprosić na małą testową lekcję zumby, żeby wszyscy zobaczyli, jak się bawimy. A więc Magda zaprasza na lekcję zumby. Do zobaczenia. Uuu.